Dobra, widzowie, koniec, koniec show. I siemanko, kochani. Witam was bardzo serdecznie na kanale Detect Travel. Ja mam na imię Karol. Dzisiaj pierwsze kopanie w roku 2022. Sprzęt przygotowany i cisnę po raz kolejny, po raz trzeci na farmę, która znajduje się właśnie z tyłu za tym kościołem średniowiecznym. Także, kochani, życzę wam, jak i sobie w tym roku mega znaleziska, z którego będziecie zadowoleni jak nigdy w życiu. Także życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A ja cisnę prosto na drugą stronę, na ścieżkę, na której wychodziło ostatnie sreberka. No i zaraz, ziomuś, ale przecież miało być kopanie tuż pod średniowiecznym kościołem. I jest od 9 minuty i 22 sekundy. Ale jeśli chcesz zobaczyć cały materiał, zapraszam do dalszego oglądania. Miejmy nadzieję, że i tym razem wyjdzie coś ciekawego, także do pierwszego i hejo! Pierwszy sygnał monetkowy w 2022. Trochę skacze. No nic, kopnijmy, zobaczmy, bo coś tutaj jeszcze obok brzmi, więc nie wiem, coś mi tutaj robi jakieś zakłócenia. Sprawdźmy, co to za pierwszy sygnał. Ledwo tutaj wszedłem dopiero na tą ścieżkę. Tak jak widzicie, tam brama, parę kroków. Jakiś mocny sygnał. Bardzo możliwe, że monetkowy. Brzmi ciekawie. A, gdzieś to chyba jest na rancie, także użyjemy tylko pinpointera, żeby nie zniszczyć. Choć sreberko to 100% nie będzie. Za nisko bije. Dobra, zobaczmy. A pierwszym sygnałem mamy dupka od jakiegoś małego shotguna, bądź jakaś dupka z jakiegoś pocisku. Pierwszy fant w 2022. Czyżby było militarnie? Zobaczymy. Ale obstawiam 20 pip współczesne, no bo dlaczego nie, na środku ścieżki, gdzie ludzie non stop się przechadzają. Sztywne i idealnie na wierzchu, więc co to by mogło być? Tylko 20 pi. Elizabeth. Wymęczony chyba po godzinie dopiero. Jest pieczątka, no jest 20 pi, także jest to pierwsza monetka w 2022 roku. Pierwszy krążek i to coś starszego jest. Pierwszy krążek, no drugi krążek, no w sensie, no dobra, no pierwszy, bo tamten to był siedmioróg taki, siedmiorożna moneta, ale ta jest już okrągła i no nie powie nam o sobie żadnej historii, ale skoro jest tak zajechana i wychodzi w tym miejscu, to musi być to George III bądź George II. Ewentualnie coś trochę starszego, ale wątpię. No niestety, nic tu się nie pokaże. W każdym razie zajazd, bo zajazd, ale jest coś starszego. Także jest gitara. No i jest kolejna krągłość spod tak zwanego ekogroszka. Czy to twój ekogroszek? Może twój? Jak się patrzy. No dobra. W każdym razie wyskakuje chyba jakieś half penny. Ale szpatne chyba to będzie. Half penny. Jakieś obrośnięte, brzydkie. Idą mi następni widzowie. Co on wykopał? No tym razem sreberka nie ma. Tylko uważajcie mi na cewkę. Knopy. Ale jest coś ciekawego, jakby był chyba statek.
1940 coś, tak. George 6 half penny, dobra. Okej, gitara. Nie chciałbym, żeby mi stąpnęły te konie na wykrywacz. Dobra, widzowie. Koniec, koniec show. To tylko half penny. Tylko half penny. Dobra, odstawię sprzęta. Zakupuję dołek i lecę dalej. Pierwsza biżuteria. A tutaj przed chwilą mi wyskoczył te half penny. Konie nie zdążyły się rozejść. Ej. Ciekawskie, naprawdę ciekawskie bardzo. Ale zobaczcie. Taki fajny kołcok. Oj, sorki. Ciekawe, czy jest jakaś próba. Nie wiem, w każdym razie fajnie, no bo coś wiecie, coś innego w końcu. Taka kuleczka. No nic, pierwsza biżuteria w tym roku z pola. Super. Gitara, lecę dalej. Sygnał bardzo wysoki i jakby to nie mógł być Tetris niemiecki. Bardzo wysoki sygnał, 31. Także tak, no, pierwsze Niemce dzisiaj trafione. No i git. Jest dokładnie tutaj sygnał. No jest. Jest kopnięta kolejna monetka. Znowu mamy half penny, a ja wciąż jestem tutaj, tak jak ta ścieżka biegnie. I kogo tym razem? Kogo tym razem ziemia nam dała? Widzę George'us 5, czyli George 5. Kolejna monetka ląduje do moneciary. Piąta krągłość dzisiaj. A ten mnie dzisiaj wkurzył, bo już mi stąpnął na marchewę. Także ja chyba powoli z tego pola spadam. Ale wciąż, tak jak mówię, jestem na tej ścieżce. Zrobię kilka kroków jeszcze w tamtą stronę. Coś wyjdzie, to wyjdzie. Nie, to się ewakuuje na którejś z tych pól. Chyba po prostu tutaj za tym płotem. Także do następnego. A ty mnie nie prześladuj. Mnie wciąż prześladuje. Normalnie chodzi za mną krok w krok. A wyskakuje mi arseniak. Po raz kolejny. Nie chcę ich wszystkich pokazywać. No ale jest kolejna krągłość. Ja już prawie jestem na końcu tej ścieżki. Zrobię banana i zawinę na inne pole. Prawda? No, dobrze, że się zgadzasz. Mówi się, że jak cały początek roku, taki cały rok. No oby to nie był jakiś zły omen. Kolejny współcześniak, 10 pi Elizabeth. No jest kolejna krągłość, także jest super. Jest gitara, że coś wychodzi. Tylko szkoda, że nic starszego. Kolejna piękność. Jest kolejna piękność. Wielkość one penny. Wielkość one penny. Ale jak zwykle ta farma no, nie pokazuje nic pięknego. George, widzę George, napis. Także będzie George 5. Jest George 5. W ten sposób gościu jest. Tutaj na dole jest rocznik. 1900 tam któryś. 19. Pozdrawiamy 1919. Może nie cały z tego co widzę, ale wychodzi chociaż część naparstka. Albo i cały? Nie, no niestety, no nie ma góry. Nie ma góry, ale widać tutaj takie drobne wybrzuszenia i wiemy, że to 100% był naparstek. Szkoda, że niekompletny. Trochę trafiony, ale nic. Znajda, to znajda. Super. Jestem pod tym kościołem, kochani. I przed chwilą rozmawiałem z właścicielką tych tutaj ziemi i zapytałem się, czy mogę poszukiwać tu po drugiej stronie tych fensów. No i zgodziła się, bo generalnie teraz wam pokażę takie zdjęcie, że naprzeciwko tego kościoła, po drugiej stronie tutaj drogi właśnie, występował market. Market z czasów epoki właśnie
średniowiecza. Ja już widziałem, co tam się dzieje, bo tam jest trochę wysypisko, takie, wiecie, no niezbyt ciekawe. Ta duża cewka tam nie zda egzaminu, więc wrzucam małą cewkę i polatam tak przez godzinę. Zobaczę, co uda się kopnąć, także życzę mi powodzenia, bo to jest najlepsze miejsce spośród tych tutaj całych terenów dookoła, które występują za tym kościołem. Tak blisko jeszcze nie byłem niczego średniowiecznego, co stoi do tej chwili, zobaczcie. No dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Tu jest po prostu jeden wielki śmietnik, więc mała cewka założona, fajnie się sprawdza, saperka. Mam nadzieję, że tu coś wyskoczy, ale na początku się pokręcę w tej gorszej części. Także do pierwszego, fajnego. Tak jak się raczej spodziewałem, koło kościoła, mimo tego, że jestem tak blisko, ale są hałdy, śmieci, które są po prostu tutaj rozplantowane i zobaczcie, co się dzieje. Masakra. Masakra. Kopnąłem parę sygnałów, ale jest porażka, zobaczcie to. A naprawdę mam ustawione szybko ten wykrywacz teraz. I mimo wszystko tragedia. No jeszcze postaram się poszukać parę takich cichszych sygnałów, w sensie wyraźniejszych, zdecydowanie od tych śmieci. No i chyba sobie podziękuję, bo naprawdę będzie słabo. Przeskoczę jeszcze tu na tą drugą stronę ewentualnie i zobaczę, co tam wyskoczy, ale nie wróżę rewelacji, bo no kurde, szkoda. Tak blisko. Sledgehammer. Przyniosę im tam trochę bliżej. Ach, kolejny sygnał hamerkowy. Ale co z tego? Kopiesz i śmieciur. I kolejna blacha. I kolejna folia. To mi tak fajnie dźwięczało. No nic, tak blisko, poważnie, tak blisko, a nic tu nie ma. To musi być tak przykryte tymi śmieciami, tym wszystkim, że te znajdy średniowieczne są dużo wcześniej, a naprawdę nic nie wyłazi. A pół godziny, pochodzę jeszcze, zobaczę. Zrobiłem teraz tutaj takiego rogala w tą stronę i nie wchodzi praktycznie nic. Ani z głębszych sygnałów, ani z płytszych, ani z wyższych sygnałów, ani z niższych. Naprawdę wszystko teraźniejsze i praktycznie aluminium, jeszcze raz aluminium i zawleczki. Ach, dobra, no szkoda, naprawdę szkoda, że nic nie wyszło praktycznie z takiego bliska. Kończę już, kochani, to jest ostatnia znajda, także widzimy się na podsumowanie. Wciąż tutaj z tyłu, gdzie odbywał się market średniowieczny. A ile monet weszło z tego miejsca? Nic. Zero. Nula. Za to było pełno puszek, pełno śmieci. Zresztą tak jak widać tą hałdę, to wszystko jest tutaj rozplantowane. Także nic ciekawego naprawdę stąd nie wyszło. Bardzo szkoda, bo takie miejsce aż żal. Naprawdę aż żal dla poszukiwacza, że po prostu no, nie ma ciekawych sygnałów z epoki. Cokolwiek by to było, nawet nie musi być to moneta. A co wyszło generalnie tam z tamtej części, z tyłu, ze ścieżki, na której byłem? Wpadło mi 2, 4, 6, 8, 9 monet, z czego jedna bardzo wiekowa. Bardzo możliwe też, że to bardzo wczesne czasy. Miedziuszki. Tutaj George III, no a pozostałe to od George'a V wzwyż. No i praktycznie mogę powiedzieć śmiało, że znajdką dnia jest ten tutaj piękny kolczyk. Ma próbę 925, później się doszukałem, jest tutaj. Zrobię lepsze zdjęcie, będziecie widzieli gdzieś tutaj z boku. Super, że wpadł jakiś zacny fant. Być może nie było jakoś spektakularnie dzisiaj, ale przewietrzone, pobiegane, pokopane. Nie wiem, kiedy będę następnym razem w takich super warunkach, że coś wiekowego naprawdę jest z tyłu za mną, za plecami. Także kochani, dziękuję bardzo serdecznie, że byliście ze mną.
Dziękuję, że oglądaliście do końca. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapę, suba i widzimy się w następnych wojażach, w następnych wykopkach. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się ciepło. Cześć!